Cześć, tu Michał i dzisiaj ze mną Miki. Cześć, to Miki. Cześć, cześć. I dzisiaj widzicie tutaj dużyca wyciągnięta z nawozami, z siewami, opryskami, wszystkimi. Więc tak, wiosna nastała, zboża wychodziły, pokiełkowały wszystko. No i tu widzicie elegancka taka siewka Amazon, ale powiecie, Michał, ty przecież nową Unię miałeś, czemu jej nie ma? No Unia po paru latach dopiero się skapła, że tamta siewka miała, znaczy się tamta, że ogólnie siewki wypuszczone w 2014 łamane na 2015 roku, te właśnie mój model, co ja miałem, że miały wady fabryczne jakieś i dopiero się skapnęli, więc tamtym siewkę zabrali i tyle, ile na fakturze było, tyle pieniędzy oddali. I oni się pytali, czy wolę tyle pieniędzy, czy wolę sobie kupić, czy chcę dostać nową po prostu, nie? Ja stwierdziłem, że sobie wolę kupić nową. Za tą dałem 37 tysięcy za nówkę właśnie. No tak. Trochę pieniędzy poszło, co prawda, ale mam nadzieję, że będzie służyła długie lata. No, a wy pewnie się zapytacie, co ty, Tyro, tu wyczyniasz tą ładowarką? Co ty tak tu kręcisz? A ja tak kręcę, bo ja w obie ręce, nie? Ale tak to tak na serio, to ja sobie tutaj będę big bagi sypał. Dobra. A nie pomoże sąsiad siać? Tero? No. Ciężko będzie, bo ja tu muszę nawóz porozsiewać i zaraz będę zawijał. Ja też muszę, kurde. Dobra. Ale w sumie ostatnie pole także. Dzisiaj wpierw tu jednego big baga ciachnąłem. No nie wierzę. Idę się chyba szczelić w kolano. Co? Te big bagi to one mają? A to jednak nie. To jednak Miki nie będzie, tak jak mówiłem. Przecież że one mają 600 kilo. Ulol. Gdzieś? Dobra, zamkniemy tutaj. Pół big baga. Mnie oszukać chciał. Co? Oszukać mnie chciałeś. To po co ja tyle nawozu kupowałem? Boże, na przyszły rok zostanie jeszcze. Dobra, tak. Wyłączymy sobie kamerkę pięknie, ładnie. Opuścimy big baga, zamkniemy znowu klapę, znaczy klapę. Folię. O Jezu. Widzicie już słabo tutaj chodzi już ta 912, no ale dobry sprzęt myślę, że będzie. Dobrze, że taki duży obciążnik wziąłem, bo tamta Unia to lekka była, a tutaj będzie miała co robić 912 z takim ciężarem na tyle. Widzicie, łąka już tu powschodziła przez zimę. Już sąsiad, nie wiem czy on tu ma posiane, no posiał coś na wiosnę już. No, a tutaj przede mną pole moje i sąsiada obok. To po prawej sąsiada, no, to moje. No, kupiłem na wiosnę. Teraz po mojej prawej jest moje pole, ja tu kukurydzę będę siał i trochę zboża. Jeszcze zobaczę jakie. Ale na pewno zboże. Żadne no, tak. Ani rośliny strączkowe, ani oleiste. Zboże. Może jęczmień, zobaczymy. Bo w tym roku mamy pszenicę, owies i zasianą. No i dzisiaj właśnie lecimy sobie na owies zasiad nawóz, a potem na pszenicę nawóz. Zobaczymy, no bo pierwsza dawka w tym roku, właśnie kogoś muszę załączyć. No, zobaczymy jak ta amazonka się będzie sprawowała. A ty tutaj do mnie lecisz? To pole małe, to z pszenicą co mam. Aha, a tamto co obok mojego łubinu? No, tamto to potem. Najpierw tutaj będę, bo tam cały czas odcinki były, teraz dwa z rzędu. A teraz to tutaj nagram spokojnie. No, i tamta z Unii też węże trochę się kasypała. Świateł nie miała, ale z Unii komputer na szczęście pasuje do tej amazonki. I na GPS-ie można będzie jeździć. No no, kłamiesz tam, z Amazona kosztuje 27 tysięcy. No ale pasuje. Nie. Ja tam nie wiem jak tam ten twój Rauch. No, nawożenie... Mój Rauch ma moje oczy. Nawożenie trójfazowe załączone jest. Elegancko. O Jezu, tego nawozu to tu zostanie w tej siewce. Po 912 może powiedzieć, że rozsiał za duży, ale moim zdaniem jest idealny. Nie za duży, nie za mały. Tamta Unia by była trochę zatrzymała. No. Przez złoto zobaczymy jak pójdzie, jak ktoś poszedł. Dobra, ja wiem, czy była przymała. No 800 kg, no to takie po 60 ciągają. No ja też mam chyba, ja mam 900 kg w tym rauchu, nie? Chyba, się nie znam. A Miki na przykład jaki ma rozsiewacz? Takiego Raucha jak ty. No i pod Fergusonem ciąga. No. Trochę dziwnie to wygląda, no ale mniejsza. No, no ale 60 nie lubię pracować, więc nie ten. On więc... pewno tą 60 sprzedaje, tylko mają do odśnieżania w sumie. No, jak kaczor przyjedzie właśnie czym bawić. O. Ty, a tak powiem, nie, że teraz mi taki przejazd wąski aby został, ale trzeba też posiać, żeby ładnie urosło, wie ta o co chodzi. Ty 3 przejazdy i całe pole wziął. Kurde, ja tam myślałem, że on będzie siał pół odcinka, nie? A ten tam... Ja też myślałem, że to tak zajmie chociaż 15 minut ten nawoz, a tu na razie mamy chyba 5 minut nagrane, nawet nie wiem, ale sobie sprawdzę. No, albo 4. 6 prawie. No tak, no to całe nawozy myślę, że zdążę wysiać bezproblemowo. Ogólnie pierwszy wyjazd 912 na ulicę tak w ogóle. No tak to tylko trochę beczką jeździła, ale to beczką... Daj, zaraz tam fotoradar cyknie. Praktycznie po asfalcie w ogóle nie była jeszcze metru. Tam opony nie są zdarte, bo na ten... Bo w gospodarstwie nie ma kostki, no to... Jo. To się nie przycierają. Dobra, GPS-a wyłączę, tu pani niech se przejdzie ładnie. Piotr chyba tam. No tak. On tam pewno ten wstał, nie? Piotr wstał. Ale nie, sam pojechał po krzesło. A. Albo pojechał tylko zobaczyć czy jest. Nie, tak to mówimy, że pojedziemy, a teraz pojechał sam. A, chuj. Dobra. A może do sklepu se pojechał? No, z filterem. No czemu nie? Proszę cię, człowieku. A co, miał wziąć rower? Jak duże zakupy robi, to pojechał z Pinterem. Proszę cię, on rowerem jeździ. Nie no, czasem jeździ. Aż mi się przypomniała pewna sytuacja, ale nie będę mówił o tym na odcinku. Czekaj, no... To nie za sytuacja, pewnie sytuacja, ewakuacja. Nie, ustawianie GPS-a teraz jest. No i teraz trzeba dać tu palnik, cyk, dwójeczka i ciśniemy 20 na godzinę. No i tak to można siać na wozy. Na cienkich oponach. Ładnie, pięknie wszystko jest. Siada soja, ozima, boże, ledwo mu przezimowała chyba. Jak ledwo, kurde, ale taka rośnie lepiej jak twoja pszenica. Moja pszenica, no w sumie, ona jest gęściejsza też, nie to soja, bo to wiesz, takie bardziej objętościowo ona jest większa, nie? O, tak troszkę. No tutaj coś, ten GPS tak krzywo ustawiłem, że tam do sąsiada trochę na soję się rzuci jeszcze na wodę. O, to dobrze. Mam nadzieję, że mu liści nie popada. O, słabą dawkę pewnie może. No, trochę. Ja to tam będę siał grubo. Ale poległe będzie. Nie będzie mógł podnieść. Poległe. Halina będzie z tymi, mów. Ze sznurkami. Z grabkami chodziła i podnosiła. O. Przed headerem. Tak. Albo drugie motowidła sobie domontujesz takie do podnoszenia typowe. No. Z grabek. Boże, a mnie boli to coś, nie? Ten bąbel taki, nie wiem czy mnie komoru pieprzył czy co. Ale taki, no, taki duży. To taki wielki bąbel, nie? Czy taki wielki, no czuj, jak dotykasz to kurde. Huge naganiacz. To on tam kluczami ćpał. Nie wiem. A nie pojechał. Na pewno się ten chciał z Pinterem jechać, a mu koło pierdzielu. Jo, padło tak. Na pełnej poszło w płot do sąsiada. Co? Na pełnej tam w płot do sąsiada poszło. O. No jak widzicie, teraz sobie tutaj trochę poprzecza porozrzucam, bo to jest takie kręte pole, że lepiej późno niż potem, znaczy się lepiej prędzej niż później. Ale żeś powiedział. No. No, a tutaj tak to tylko przedsięwziął gnój skosowany od grów moich, a sąsiad tam od kur bierze. No. Nawóz, jak widzicie właśnie taki granulat bardziej brązowy, ale wygląda na taki biały, ale brązowy, bo się siewka obrodziła bardziej na brązowo, znaczy obrodziła się trochę, tylko się ukurzyła, Bo tak to by cała bialutka była, jakby był bardziej taki biały granulat. No to kontrol W i widać. No troszkę tam omijak powstał, widać. Tak, tak. Ale tak to, no ale takie mi lagi nieraz robi, że ja później nie mogę wykontrować. Chyba dobrze. I teraz sobie w płot przystałem. No. Czekaj, bo muszę dużo zdjęć porobić. Bo... Dobra. Kurde, GPS-a wyłączyłem, omijak się trochę zrobił, ale to ciur. Załączamy znowu rozsiewanie, znaczy rozsiewanie. Szkoda, że nie idzie tak zrobić, że ten modmakerzy, jak tam się kiedyś kogoś pytałem się, nie pamiętam kogo, modmakera jakiegoś, żeby ten, że jak klikasz X to się talerze kręcą, a jak B to się, wiesz, otwiera, dopiero się rozsiewa, czyli zaczyna siać, nie? Aha. Ale takiego czegoś nie idzie zrobić ponoć. Więc ogólnie jest lipa. Bo tak to spoko by to wyglądało, jak tak jedziesz, nie? I ci się talerze kręcą. No tak. No. No i ten, ja już tu rozsiałem cały nawóz, znaczy cały. Wszystkie pola i jeszcze pół siewki nie zostało, więc ja nie wiem co ja będę z tym nawozem robił. Jeszcze no. Może sąsiadowi rozsiać. No nie, ale na serio mi jeszcze zostało tyle, że ja pierdziulę. A mi się zestaw Bundir z MF-em na pełnej. No, to będziemy kończyć. Mam nadzieję, że taki krótszy no. Odcinek się wam spodobał. Łapkujcie, komentujcie, subujcie i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć. Cześć.